Siemano Radom. Dzień dobry, zawsze dobrze. Cieszę się, że mogę występować w Radomiu, bo zawsze dobrze się wyrwać ze Skierniewic. Jak ktoś z was nie wie, Skierniewice to jest straszne zadupie. Już tu macie w Skierniewicach, bardzo łatwo jest wdepnąć w gówno, więc trzeba chodzić w kapciach po domu. To jest moja pierwsza obserwacja. Korzystałem też ostatnio ze skierniewickiego Tindera. Skierniewicki Tinder to jest aplikacja, którą dobieracie w pary z twoimi kuzynkami. Więc, trzymaczem ja, więc jest dobrze. Całkiem. Ja staram się nie być zacofaną osobą, więc zacząłem ostatnio więcej czytać i przeczytałem ostatnio w gazecie, że jak jesteś w stałym związku, to nadal musisz się starać. Też byłem zdziwiony. Przeczytałem, że muszę zdobywać moją dziewczynę cały czas na nowo i uwodzić ją, tak jakby to była nasza pierwsza randka. Więc codziennie rano wrzucam jej do herbaty pigułkę gwałtu. Zupełnie jak naszej pierwszej randce. Ona podmienia napoje, ja tracę przytomność. Cała magia wraca. Trzeba uważać w ogóle na takie rzeczy. Ja ostatnio szedłem ze swoją dziewczyną i złapał ją skurcz w nodze. Ja mówię, kochanie, masz za mało potasu. Na co ona? Tak? To znajdź sobie jakąś, która ma potas. Masz potas w normie? Ja mógłbym się przejść któregoś dnia do kina albo na morfologię przy świecach. Przepraszam, że ja tak zagaduję, ja na psychoterapię uczęszczam. Ostatnio otworzyłem się przed moim psychoterapeutą i powiedziałem mu, doktorze, czasami czuję, że jestem jedyną normalną osobą w tym zwariowanym świecie. Na co on? Głupi żart, nie zrobił tego, miał ręce w kaftanie, ale powiedział mi, że muszę, jak chcę podbijać swoją samoocenę, muszę znaleźć jakieś małe zwycięstwa z przeszłości. I ostatnio znalazłem zwycięstwo z przeszłości, umówiłem się po raz pierwszy na randkę przez internet w wieku 12 lat. Z 50-letnim mężczyzną, który miał ksywę Karolina 12. Jak się spotkaliśmy, to powiedział mi, że każdy z nas ma w sobie trochę Karoliny 12. Ja tego wieczora miałem, więc... Ja wiem. Ten żart był trochę bardziej hardkorowy, ale wiecie, jak mówiła księżna Diana, raz na wozie, raz pod wozem, bo... Idziemy w to, Radom. To jest dosyć ciekawe, że o tym mówię, bo ostatnio moja dziewczyna poprosiła mnie, żebym ją trochę przydusił podczas seksu. Panie, świeci jej duszy. Znowu, głupi żart. Nie jest martwa. Gorzej, jest w ciąży, bo jest... Jest w 7 miesiącu ciąży. I ostatnio jest ta mega romantyczna scena, że siedzimy sobie, ja czule trzymam ją za brzuch i ona do mnie, czujesz to? Ja mówię, tak, on chyba kopnął. Na co ona mówi, nie mówi o dziecku, piguły zaczęły wchodzić. Poszliśmy... Roztańczyć to trochę. I to jest problem, bo Piotruś nie lubi ekstazy, on woli koks. Natomiast moim ulubionym narkotykiem, ja wspominałem już o tym wielokrotnie, są grzyby halucynogenne i polecam je, tylko jest jedna rzecz, której nie lubię robić po grzybach halucynogennych, mianowicie nie lubię iść do łazienki na numer 2 po grzybach halucynogennych. Ja wiem, że to brzmi obleśnie, ale wysłuchajcie mnie do końca, bo to ma głębie. Nie lubię starać po grzybach halucynogennych, bo zawsze jak się podcieram i patrzę na papier, to nie wiem, czy to jest gówno, czy halucynacja. I żeby mieć całkowitą pewność, muszę wyjść ze ściągniętymi spodniami i zapytać się kogoś trzeźwego na imprezie, czy ten papier na pewno jest czysty. Podchodzę do jakiejś osoby, pytam się, co widzisz? Dlatego w kapciach chodzimy po domu, więc... Ja bardzo bym nie chciał wyjść na psychopatę. Ja mam dylematy moralne związane z tym, co mogę, a czego nie mogę powiedzieć na scenie. Kiedyś powiedziałem strasznie łajdacki żart o swojej matce, którego dzisiaj bardzo żałuję. Ten żart brzmi w ten sposób. Powiedziałem w telewizji, że moja matka jest nadopiekuńcza oraz że karmiła mnie piersią tak długo, że już mi na jej widok nie staje. I to jest problematyczny żart, bo można tę matkę obrazić. A ja nie chciałem tego zrobić, więc stwierdziłem, że skonsultuję z nią ten żart, więc
podszedłem do niej i miałem straszne opory przed powiedzeniem jej tego, bo jak to powiedzieć coś takiego własnego. I moja matka mnie znała, ona wiedziała, że jakiś hardcore ci szykuje, więc powiedziała mi, wiesz co, nie mów mi tego, pójdź powiedz to ojcu, niech ojciec zdecyduje. Ja mówię, luz, tacie mogę powiedzieć zawsze każdy żart, więc mój tata jest taki żart, że moja matka jest nadopiekuńcza i karmiła mnie piersią tak długo, że już mi na jej widok nie staje. I mój ojciec w tym momencie, mi też nie. Więc strasznie dziwna sytuacja. Ja często opowiadam na swoich występach, że jestem hipochondrykiem, że strasznie boję się śmierci i chorób i tak często chodzę na badania, że mam wrażenie, że to mnie wykończy. Ja mam 31 lat, musiałem sobie zrobić ostatnio wszystkie badania, włącznie z kolonoskopią. Nie bójcie się kolonoskopii, to zwykłe badanie. Ja sobie zrobiłem kolonoskopię, polega na tym, że lekarz zakłada sobie kamerę GoPro na penisa. I wyniki tych badań też były ciekawe, bo mi wyszło, że mam próchnicę. I lekarz powiedział że mi, że mogę dostać płytę z filmem z kolonoskopii teraz, albo poczekać tydzień i ściągnąć z Pornhuba. Więc poczekałem tydzień, ściągnąłem z Pornhuba. Znalazłem w sekcji płaskie w okularach, więc jest... No takie żarty trzeba uważać bardzo. Ja kiedyś powiedziałem w telewizji, że Artur Szpilka jest homofobem i dostałem prywatną wiadomość od fana Artura Szpilki o treści kurwa pedale, sam jesteś homofobem. Więc dobra, wyszedłem dzisiaj do was z samymi negatywnymi rzeczami, ale mam też dobre wieści. Chciałem się pochwalić dobrymi wieściami. Film z mojej kolonoskopii był nominowany na festiwalu filmowym w Skierniewicach. W kategorii najlepszy scenariusz film z mojej kolonoskopii wygrał z botoksem Patryka Wegi. Stwierdzili, że na mojej kolonoskopii było mniej gówna i więcej głębi było, więc jest... Dziękuję bardzo. Idziemy po Oscary.